1704 roku August II Mocny chciał pozbyć się konkurentów do tronu i wtrącił do więzienia dwóch synów Jana III Sobieskiego. Był jednak zauroczony królewską rezydencją wilanowską i chciał ją mieć dla siebie. Czy upokorzeni przez nowego władcę królewicze ugięli się i oddali mu spadek po wielkim ojcu? Jan III Sobieski umiera w 1696 roku, a pałac w Wilanowie przejmują jego synowie, Aleksander i Konstanty. Najstarszy syn, Jakub, przegrywa walkę o tron. Nowy król, August II Mocny, wplątuje Rzeczpospolitą w wojnę północną. Choć formalnie Rzeczpospolita nie brała udziału w konflikcie, stała się areną działań wojennych i poniosła wielkie straty. Armia szwedzka pokonała kolejno Danię, Rosję i Saksonię, a August II został zdetronizowany. August liczył się z tym, że teraz pojawią się kontrkandydaci, którzy będą chcieli z pomocą szwedzką zająć po nim tron. No, któż mógł być tym kontrkandydatem? Oczywiście Sobiescy. I dlatego prewencyjnie Sobieskich uwięził. Sobieskich Szwedzi nie wynieśli na tron, wszak byli uwięzieni. Znalazł się kto inny, znalazł się Stanisław Leszczyński. Ale to, że August uwięził Sobieskich, świadczy o tym, że choć pozbawieni tronu, jednak w oczach nowego króla, no jakoś się w polityce liczyli. Paradoksem losu jest fakt, że mimo całej niechęci do Sobieskich, August II Mocny pragnął stać się właścicielem ich wilanowskiej rezydencji. Z oczywistych powodów Aleksander i Konstanty nie chcieli spełnić zachcianki politycznego przeciwnika. Pałac sprzedano Elżbiecie Sieniawskiej. Dopiero jej córka, Maria Zofia, ustąpiła przed majestatem królewskim, bo August II Mocny był jej ojcem chrzestnym i nie mogła mu odmówić. Pałacu jednak nie sprzedała, a jedynie wydzierżawiła, z zastrzeżeniem, że August II nie zmieni bryły rezydencji, a we wnętrzach pałacowych zachowa pamięć o Janie III Sobieskim. August II był postacią kontrowersyjną i tajemniczą. Pozostała po nim legenda łamacza podków i serc niewieścich. Jego siła fizyczna to jest mit. Mit stworzony przez Prusaków, największych wrogów ówczesnej Saksonii. Prusaków, którym zależało na tym, by Augusta odmalować jako takiego głupawego osiłka. No dobrze, no skoro nie był silny, trudno. Ale w dawnych pamiętnikach, w relacjach na temat tej epoki, na temat Augusta, powtarza się jeszcze jedna cecha. Lubił zjeść, lubił wypić, bardzo lubił towarzystwo kobiece. Bardzo lubił towarzystwo kobiece, miał masę kochanek, miał kilkaset dzieci nieślubnych. I jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Otóż o te dzieci nieślubne dbał. Nigdy ich nie porzucał. Zawsze starał się je urządzić, przynajmniej w taki sposób, na jaki to na to pozwalał status społeczny matki. Legendy mówią, że August II miał tyle dzieci, ile dni w roku. Dzisiaj jest to trudne do zweryfikowania, ale dekoracje niewielkich pokoi, takie jak ten antygabinet, zdają się potwierdzać te doniesienia. Historia, która tutaj została ukazana, to motywy miłości, miłostek, przygód erotycznych władcy bogów Zeusa, który wcielał się w różne stworzenia po to, aby uwodzić piękne kobiety, zarówno nimfy, boginie, jak i zwykłe śmiertelniczki. Myślę, że uprawnione jest tutaj porównanie Zeusa do Augusta II. Jedną z największych realizacji we wnętrzach wilanowskich z czasów Augusta II są dekoracje sali białej.
która została pomyślana jako sala reprezentacyjna, sala balowa. Zaprojektowano tam między innymi balkon dla orkiestry. Do gabinetu holenderskiego w wilanowskim apartamencie królewskim nie wchodzą zwykle turyści, a szkoda, bo zmieściła się tutaj cała Rzeczpospolita. Pokój ten był gabinetem łączącym sypialnię Jana III Sobieskiego i jego królewskiej małżonki Marii Kazimiery. I wówczas zgromadzona tutaj była królewska kolekcja malarstwa niderlandzkiego, stąd do dzisiaj nazwa tej sali. W latach 30. XVIII wieku, kiedy Wilanów stał się jedną z rezydencji króla Augusta II, najprawdopodobniej planowano urządzić tutaj salę tronową króla. Zespół artystów powołany przez saskiego ministra Henryka Brilla urządzał królewskie apartamenty w Wilanowie. I ten zespół artystów pod kierownictwem Johanna Samuela Mocka stworzył w gabinecie holenderskim dekorację plafonu, której oficjalny i bardzo poważny tytuł brzmi Apoteoza dobrobytu i rozkwitu nauk i sztuk Rzeczpospolitej pod panowaniem saskim. Najważniejszą postacią naszego plafonu jest niewielkie putto ubrane w czerwony płaszcz, które trzyma kartusz herbowy z herbem Rzeczpospolitej czasów saskich. A na balustradach balkonów gmachu Rzeczpospolitej znajdziemy dwie litery A i R. Odnoszą się one do Augusta II. Malowidło skomponowane jest zgodnie z wymyśloną w baroku zasadą kwadratury, która ma nam dawać złudzenie istnienia przestrzeni i architektury, której tak naprawdę nie ma, ponieważ patrzymy na płaski sufit. Najlepszym dowodem i przykładem tego, jakie złudzenia daje malarstwo kwadraturowe, jest gmach Rzeczpospolitej namalowany na plafonie wilanowskim. Wchodząc do gabinetu holenderskiego, ulegamy iluzji. Mamy do czynienia z malarstwem iluzjonistycznym. Ulegamy iluzji, czyli postrzegamy coś, co w zasadzie nie istnieje. Jakimi środkami osiągnął malarz te efekty, nad tym warto się na chwilę zatrzymać i zastanowić. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z perspektywą. Termin perspektywa powstał dosyć dawno, ale nowożytna, taką jak znamy ją w tym malowidle, jest znana od epoki renesansu. Perspektywa to łacińskie słowo, które oznacza widzenie poprzez. Tak definiował ją Albrecht Dürer. W dniu dzisiejszym moglibyśmy powiedzieć, że jest to przeniesienie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyznę. Same malowidła gabinetu holenderskiego poddają się tej samej zasadzie, a więc perspektywie. Jakimi środkami osiągnął ten efekt artysta? W narożnikach gabinetu holenderskiego znajdują się wazy. Gdybyśmy obserwowali je normalnie w rzucie tak zwanym prostopadłym, wyglądałyby mniej więcej tak. Natomiast obserwujemy je z tego punktu widzenia. Piramida widzenia, która łączy najważniejsze charakterystyczne punkty tej wazy z wzrokiem obserwatora, została przecięta w tym miejscu przez płaszczyznę sufitu. Punkty charakterystyczne zostały przeniesione właśnie na sufit w rzucie perspektywicznym. Ta płaszczyzna, która normalnie wyglądałaby jako okrąg, w rzucie w gabinecie holenderskim zaczyna wyglądać jak elipsa. Natomiast poszczególne inne elementy tej wazy zaczynają ulegać skracaniu i nachodzeniu na siebie. To, co decyduje o iluzji w gabinecie holenderskim, to przede wszystkim architektura. Gdybyśmy ją obserwowali w sposób zwyczajny, a nie od dołu, w perspektywie żabiej, czy jak mówią Włosi, sotto in su, wyglądałaby mniej więcej tak, gdyby była rzutowana bezpośrednio na płaszczyznę. Obserwując taką architekturę z głębi
gabinetu. Pojawiają się nam liczne skróty perspektywiczne. Balkon widzimy od dołu, tympanon też i cały budynek ulega skróceniu. Iluzja gabinetu holenderskiego polega między innymi na tym, że całe malowidło z plafonu ma jeden wspólny punkt zbiegu. On znajduje się w oryginale pół metra lub metr powyżej postaci Apolla. Krótko mówiąc, całe malowidło jest skierowane na widza, który wchodzi osiowo do pomieszczenia od strony ogrodu. Ten punkt w tym wypadku znajdowałby się gdzieś tutaj. Architektura ulega skróceniu względem tego punktu. Oczywiście nie tylko architektura jest podporządkowana skrótowi perspektywicznemu. Skrótowi perspektywicznemu podporządkowane są także postacie przedstawione w skrócie, inne elementy, jak balustrada, która zdaje się nam już być fragmentem pomieszczenia gabinetu holenderskiego. Ale żeby to malarstwo spełniło swój podstawowy warunek, czyli żeby dało nam iluzję rzeczywistości, wszystkie te elementy są niejako przedłużeniem architektury samego pomieszczenia. Bo jeżeli się Państwo przyjrzą w gabinecie holenderskim, jak to jest rozwiązane, to drzwi wejściowe, tak samo jak budynek i tak samo jak inne elementy, mają tą samą perspektywę jak malowidło. Te wszystkie elementy artysta musiał wziąć pod uwagę, włącznie z oświetleniem, które musiało padać tylko i wyłącznie z jednej strony, żeby całe wnętrze gabinetu dawało nam wrażenie iluzji. August II był jednym z najwybitniejszych władców Saksonii. To on właśnie skończył budowę tamtejszego absolutyzmu. To on też zrobił wiele, by przyozdobić Dresden. Kto chce, niech pojedzie, niech zobaczy. Fantastyczne pałace, fantastyczne centrum Drezna, dzieło właśnie Augusta II. A więc był to znawca sztuki, niezależnie od tego, czy ją wykorzystywał tylko instrumentalnie, czy też nie, ale był to znawca sztuki. I ten znawca sztuki docenił również pałac w Wilanowie i Wilanów na tym z pewnością nie stracił.